Cześć. Dzisiaj pokażę Wam, co dostałam w prezencie z Kanady od osoby z grupy pomidorowej na Facebooku. Są to oczywiście nasiona pomidorów. I taka jest właśnie zaleta czasami bycia w niektórych grupach pomidorowych na Facebooku, że osoby bezinteresownie po prostu wysyłają nasiona. I tak właśnie było w tym przypadku. W okolicach świąt ta osoba po prostu zaoferowała, że ona się chce pozbyć swoich nasion pomidorów i zamieściła listę wszystkich odmian i proszę sobie wybrać 5 odmian i Wam wyślę. No i ja zapytałam, a wysyłasz do Anglii? Nie odpowiedziała i właśnie dostałam to, wysłała mi te odmiany pomidorów i za chwilę Wam opowiem o tych właśnie odmianach. Tu jest właśnie taka fajna kartka świąteczna. Z drugiej strony jest opis z rysunkami, jak zachować nasiona pomidorów, jak je fermentować, jak je suszyć i tak dalej. Ja po prostu jestem zachwycona. I tutaj jest także taki list, co zrobiła, jak podzieliła te nasiona równo przez wszystkie osoby, które chciały je mieć. No i wiecie, ja nie miałam dużo czasu, żeby zrobić mój research na temat tych wszystkich odmian, które zamieściła. Tak tylko szybko sobie popatrzyłam. Może to nie są moje wymarzone odmiany, ale są. I za chwilę Wam powiem, co o nich wyczytałam. O ile Kaja mi pozwoli, bo przeszkadza. Pierwszą odmianą jest Amur Tiger. No i właśnie czytając na temat tych pomidorów, takie mam spostrzeżenie, że Amur Tiger jest inną odmianą niż Amurski Tiger. I Amur Tiger jest to odmiana czerwona, taka jakby zebra z paskami, tak jak tygrysy mają. I jest to niewielki pomidorek. Jest to rosyjska odmiana komercyjna, czyli w Rosji pewnie komercyjnie jest hodowana. Jest wczesny, wysoki, czerwony, tak jak powiedziałam. Nadaje się do sałatek. Może niestety pękać. Ma gdzieś taki rozmiar piłeczki ping-pongowej, czyli takie większe cherry. 60 do 80 gram. Jest plenny, słodki i ma zbalansowany smak, czyli prawdopodobnie słodko-kwaśny. Jak Mikaja nie przewróci tego statywu, to będzie cud. Następną odmianą jest Candies from the Garden, czyli cukiereczki z ogrodu. Candies from the Garden. I to jest odmiana, która nie jest tak powszechnie znana, tylko znalazłam jedno zdjęcie w internecie tej odmiany. I jest to wczesny, wysoki pomidorek koktajlowy. 5 do 10 gramów owoce, żółto-pomarańczowy, bardzo słodki i bardzo plenny. I ma po 10-20 owoców w jednym gronie. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Następną odmianą jest Karma Pink. To jest z tej serii Karma, czyli tak jak mówiłam w poprzednich filmikach, Karma pochodzi od dwóch imion osób, które stworzyły te odmiany, Karen i Marsha. Karen Olivier pochodzi z Kanady i ona ma taki projekt, że po prostu tworzy odmiany, które są przystosowane do chłodniejszego klimatu i są odporne tak jakby na warunki atmosferyczne i mają liście ziemniaczane także. I ta odmiana, Karma Pink, jest to taka trochę większa różowa koktajlówka, jest bardzo plenna, ma liście ziemniaczane, słodko-kwaśna, odporna na choroby, dobra na chłodniejszy klimat i pochodzi z tego projektu Karma. Nie pęka prawdopodobnie. I ta cała seria Karma ma być fajna w smaku. Ja już mam Karma Miracle, o której mówiłam w poprzednim filmiku i teraz mam też Karma Pink. Następną odmianą jest Marisol Magic. Marisol Magic. Tutaj mam parę nasionek. Marisol Magic jest to wysoka odmiana. Jest to także koktajlówka.
złota w smaku, ale także ma takie różowo-czerwone paski. I jest słodki ten owoc o owocowym smaku, 10 do 20 gram, bardzo plenny, ale może pękać. No, trudno, darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby, ale nie wiem, czy wszystkie wysieje, może niektóre wysieje. Mam tu jedną perełkę, o której Wam powiem na końcu i nie jest to koktajlówka. Numer 5 jest to sweetie, czyli słodziak albo słodziutki pomidorek. Sweetie. Gdzie jesteś? Sweetie. Tutaj na dole jest przyklejony. I sweetie. Jest to odmiana z USA. Czerwona koktajlówka. 65 dni. Słodka i bardzo wczesna. Tak, wczesne pomidory na mój klimat są dobre, ponieważ lata mamy chłodne, wiosna jest czasami chłodna, także wczesne pomidory to jest to. Następną, szóstą odmianą jest to tajemnica, zostawię go na koniec. A teraz Wam powiem o następnym pomidorku koktajlowym, o którym nawet nie myślałam, nie prosiłam jej, po prostu dodała od siebie, więc wysłała mi nie tylko te 5 odmian, o które prosiłam, ale jeszcze dołożyła chyba 3. Galinas jest to pomidorek koktajlowy, żółty i pochodzi z Syberii. 75 dni od posadzenia, żółto-pomarańczowa koktajlówka, bardzo słodka, ale także ma taki skomplikowany, bogaty smak, czyli nie tylko słodycz, ale także inne akcenty smakowe. Dobrze się przechowuje i ma liść ziemniaczany, co w koktajlówkach, no nie wiem, nie jest bardzo powszechną cechą, że koktajlówki mają liście ziemniaczane. Bardzo ciekawy pomidorek i o nim już słyszałam tu w Anglii, niektórzy YouTubowicze je mieli, uprawiali i sobie chwalili. Ostatnią odmianą przed tym specjalnym jest odmiana Quinte albo Quinty. Tutaj taki malutki woreczek. I ta odmiana powstała w Kanadzie. To był taki specjalny projekt Agriculture Canada Smithfield Experimental Farm w Trenton, Ontario. Czyli to była farma, która miała taki eksperymentalny projekt i to się wszystko działo w latach 70., w roku 75. I Jack Metcalf właśnie tworzył te pomidory. I ten pomidorek jest czerwony, 5 do 10 cm, czyli taki mały sałatkowy, wysoki do 1 metra, czyli raczej niski. Ciężar owoców 100 do 200 gram, ale co jest ciekawą cechą tego pomidora, że on był po prostu uprawiany, żeby go przystosować do kanadyjskiego klimatu, czyli chłodnego. Jest to pomidor wczesny, samokończący, na złą pogodę, na chłodne lato, krótki sezon i jest odporny na choroby. Nadaje się na przetwory, jest słodki i soczysty, czyli Kanadyjczycy prawdopodobnie mają problem z pomidorami, bo mają bardzo krótkie lato. Przymrozki przychodzą pewnie już we wrześniu. Wiosna przychodzi późno, więc takie były różne projekty, żeby stworzyć mieszańce pomidorów, które są dostosowane do ich klimatu. No i teraz najlepszy pomidor właśnie z tego podarunku. To nie jest koktajlówka, to jest serce i nazywa się Anthony's Passionate Heart, czyli passionate. No wiecie, co to jest pasja. Anthony to był szef. Zaraz Wam powiem, gdzie ja tutaj mam napisane. Jest to rzadka odmiana z USA. I nazwa właśnie pochodzi od sławnego szefa kuchni Anthony'ego Bourdain, który zmarł w 2018 roku. Ta odmiana została stworzona przez Jeffa Dawsona i jest to krzyżówka, słuchajcie, Sangolda z Amish Paste. To jest w ogóle dla mnie nowość, że można krzyżować większy pomidor z koktajlówką i otrzymać coś takiego jak Anthony's Passionate Heart. Jest to duże serce ze wspaniałym, owocowym, słodkim smakiem. Pomidor wysoki i czym się charakteryzuje, to jest to, że jest dobry na upały, nie pęka, jest bardzo plenny, odporny na choroby i owoc jest 0,5 kg.
Czyli możecie sobie wyobrazić moje zainteresowanie. A w ogóle to ona mnie poprosiła, żebym znalazła zamiennik do tego pomidorka Sweetie, żebym sobie znalazła coś innego z listy, bo może już komuś innemu obiecała. No i ja na szybko poprosiłam o Anthony's Passionate Heart. I to był, wiecie, przypadek, który jest zbawienny, bo to jest naprawdę wspaniała odmiana. Nie miałam wtedy czasu, żeby zajrzeć do internetu, co to w ogóle jest, ale bardzo się cieszę, że go dostałam i na pewno go posieję, bo z tego, co przeczytałam, jest to bardzo fajna odmiana. Jeżeli ktoś tworzy odmianę, żeby na cześć jakiegoś zmarłego szefa kuchni, to na pewno by jakiejś słabej odmiany nie zrobili, bo to by było, wiecie, no niezbyt mile widziane. W każdym razie to jest mój prezent pod choinkę od osoby, której w ogóle nie znam, znam tylko imię i nazwisko, z Kanady. Zapisujcie się do grup pomidorowych. Pozdrawiam, na dzisiaj to tyle. Cześć.